Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się... Na pograniczu i to w, w wielu znaczeniach, bo znajdujemy się na pograniczu e, województwa mazowieckiego, ale też znajdujemy się na pograniczu Mazowsza historycznego, bo przez pewien czas było to Mazowsze, potem y, Podlasie, y, potem y, k, bardzo blisko Księstwo Litewskie, Wielkie Księstwo Litewskie. No w tej chwili jest to województwo mazowieckie, tuż obok Węgrowa, w miejscowości Ruchna, mieszka Małgorzata Pepłowska która zajmuje się tkactwem, ale tka rzeczy niezwykłe, bo proszę państwa, zresztą proszę spojrzeć za mnie, co państwo widzą, to jest utkane. To nie jest namalowane, nie niewyrysowane, to nie jest grafika, to jest materiał, który został utkany na bardzo szczególnym krośnie. Proszę powiedzieć, co to jest krosno dwuosnowowe i co to jest tkanina dwuosnowowa? Krosno dwosnowowe, no to można powiedzieć tkactwo dwosnowowe, mm -hmm. o tak, takie określenie, to tkanina dwosnowowa stwarza wrażenie jakby to były dwie tkaniny, jasna i ciemnie, ciemna, w obrębie wzoru one, te dwie warstwy się przenikają z sobą, a to normalne jest krosno, które składa się z czterech incielnic, czterech podnóżek, no i dwóch kolorów przędzy. No, i ma dwie osnowy i dwa tak. wątki, które się przetykają. Tak. I jedna strona wygląda jak y, y, pozytyw, tak. a kiedy odwrócimy na drugą stronę taki materiał, to mamy negatyw tego, co tak. było tak. z poprzedniej strony. Jak to się stało, że Pani zaczęła się zajmować tkaniem? No ja cały czas powtarzam, że życiem rządzą przypadki. W 1978 roku trafiłam do węgrowskiej cepeli gdzie miałam zostać na chwilę, a zostałam po prostu, wciągnie, wciągnęło mnie to tkactwo, że zostałam tam, do, do, dokąd istniała Cepelia. A że zobaczona u mnie ten potencjał, że mam jakąś wyobraźnię, że, że odbiegam od innych tkaczek, zaproponowano mi, żeby tkać, nauczyć się tkaniny osnowowej i w tym kierunku się rozwijać i tkać. Czemu służy ta dwuosnowowa tkanina? Tkanina dwosnowowa to jest obrazowa. Ja mówię o obrazowej. No, dekorujemy po prostu sobie mieszkania. Na tej tkaninie można y, przeważnie, da, dawniej inaczej, jak ja tkałam w cepeli, to były takie wzory, takie można powiedzieć, naiwne, proste. No, ja raczkowałam wtedy. To były scenki z życia wsi. No, gdy tkaczka pracuje, tkając dwosnowówkę na akord to nie może sobie pozwolić na skomplikowane wzory. Prawda? Wiadomo, o czym mówimy. A jeśli chodzi o teraźniejsze tkactwo z perspektywy tylu lat, no to już mogę sobie po prostu y, rzucić wodę fantazji i tkać. Poszaleć Pani Tak, może. poszaleć na krośnie nitką. Y, trudno mi to sobie wyobrazić, bo o ile potrafię sobie wyobrazić rysowanie, kiedy można wykorzystywać od razu całą powierzchnię kartki i zapełniać ją ilustracją, to pani musi po kawałku, jak drukarka, tworzyć po linieczce i wyobrazić sobie, co będzie, kiedy kolejne nitki będą tworzyły kolejne warstwy tej tkaniny. W jaki sposób powstają wzory? Jak pani to sobie projektuje? Jak pani potem tworzy te obrazy? No to jest takie dosyć skomplikowane. Dla, dla laika to jest takie nieosiągalne wręcz. No a ja czuję się nakrośnie jak ryba w wodzie. Autentycznie. Ja lubię tworzyć coś nowego. No ych, Wzór powstaje w głowie Kaczki, można powiedzieć artysty, która w pewien sposób wyliczy, bo całe, całe to tkactwo polega na liczeniu ciągłym nitek, gdzie raz wybieramy nitki na ciemnej osnowie, raz na jasnej. I wtedy musimy wiedzieć, którą nitkę wyciągnąć do góry, a którą przycisnąć na dół, i jaką przędzą później przetkać, żeby powstał wzór. Tak jak Pani wspomniała, pięknie to Pani określiła, drukarka, prawda? Tutaj jest coś podobnego. To wszystko idzie w linii prostej. Ograniczeniem właśnie dla tkaczki jest ta linia prosta, gdzie decyduje o tkaniu. I to, żeby w, w, wykonać jakiś wzór, czasami. Posiłkuję się już wcześniej opracowanymi wzorami, jakieś elementy wykorzystuję, a czasami po, wręcz muszę sobie rozrysować to wszystko na kratce. Mało tego, muszę z tej kratki umieć odczytać to, co narysowałam. No, w niektórych właśnie, w swoich projektach, tak mam. Ale to, to jest, mówię, to jest dla mnie takie piękne i wyzwające, a ja lubię właśnie wyzwania. Lubię zawsze tworzyć coś nowego. Czy to jest zawsze tak, że udaje się pani odtworzyć ten projekt, który pani stworzyła? No, niekoniecznie. <laughs> Dlatego tak jak ograniczeniem dla mnie jest ta linia prosta. Mm -hmm. Czasami coś poprawiam, żeby coś wyszło lepiej, a, a mam no, nie, nie, nie takie, nie takie, nie takie no, osiągnięcie. Nie, nie, nie tak wychodzi, jakbym chciała. Ale mówię, ja już mam. E, już tyle doświadczeń, jeśli chodzi o tkanie, więc sobie jakoś tam umiem z tym poradzić. No mówię, posiłkuje się też i y, rysunkami. Mówię, co innego można narysować, co innego wytkać, ale to jest właśnie dla mnie to jest, no, właśnie to jest to, że lubię coś nowego. Powiedziała pani, trzeba wyliczyć, gdzie nitka, która nitka ma się pojawić, i zdałem sobie sprawę, że to jest troszeczkę tak jak z stworzeniem koronki, że trzeba cały czas przeliczać, cały czas przeliczać. Tak. Sztuka jest matematyką. Tak, w Pani cały, przypadku. Cały czas. Ta matematyka, tak jak ktoś powiedział, królowa nauk, matematyka to jest jak najbardziej potrzebna, bo liczymy liczę i na ciemnej osnowie, a to na jasnej, i te nitki muszą mi się zgadzać. Jak zaczynam na przykład jakiś napis, to jednakowo muszę sobie już wyliczyć. I, Odstęp jednej literki od drugiej, żeby to później poszło w całość. To nie mogę tak, że jedną literkę zrobić, tak jak na Gobelinach, czy, na, czy, na, czy, czy inną metodą, a tutaj muszę wszystko zaczynać w, w linii prostej. I to jest właśnie ta trudność. To nie każdy może sobie z tym poradzić. Tak jak wspomniałam, nie każda tkaczka będzie twórcą. Część jest tka, tkaczek odtwórczych, ewentualnie korzystając z innych z innej pomocy. Szachista potrafi przewidzieć, nie wiem, 16 ruchów do przodu. Pani ile musi przewidzieć swoich ruchów do przodu, żeby stworzyć <noise> to jest, tkaninę? To jest różnie, to <noise> zależy od tego, ja, jaki jest wzór. W mhm. małych elementach to jest dla mnie teraz zabawa, bo od razu widać efekt. Mhm. Jest gorzej w tych dużych, plastycznych ty, tych, yy, tych wzorach, tak jak wcześniej tkam, na przykład te sceny biblijne. No to już, to już jest ciężko. Gdzie efekt jest no, w zasadzie po skończeniu tkaniny, gdzie wytnę skrosna. Czasami jest tak, że nawet wełna do tego stopnia, że się zbiegnie, i troszeczkę to, ten wzór może czasami się tam y, znie, z, no, zsunąć jak gdyby zniekształcić troszeczkę, zbiec. A czyli dzieją się takie rzeczy, że. No, to, to wszystko zależy od, od, od przędzy, tak. Mhm. tak. No wszystko zależy od tego, czy do, czy jak mamy dobicia. Musimy też równie, równo dobijać, bo wtedy, jak nie, nie, nie równo dobijamy, wtedy są niedobicia. I widać właśnie tą osnowę i wątek. A ja staram się, żeby nie było widoczne to. Mhm. E może wróćmy jeszcze raz do początku, bo y, tkanina dwuosnowowa to jest y, jak gdyby jeden początek y, historii y, tkactwa w okolicach Węgrowa, węgrowie i w okolicach, ale jeszcze wcześniej. Y, nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli, pojawili się w Węgrowie tkacze aż ze Szkocji. Bo sprowadził ich tutaj Bogusław Radziwił, bo do Radziwiłów właśnie to miasto Węgrów należało. Ale ta współczesna historia dwosnowowej tkaniny zaczęła się chyba od siostry Dominiki Bujnowskiej. Tak, tak. Ona jako pierwsza w tkaninie dwosnowowej zrobiła taką, no, można powiedzieć, yy, Trudno mi teraz to określić. No, y, z, zupełnie coś innego. Z tkaniny y, użytkowej zrobiła tkaninę dekoracyjną. I tak jak ja mówię, każda tkanina jest, y, można powiedzieć, dla tych, co tworzą, pewnym dziełem. To jest dzieło, dzieło na przykład y, tkaczki, bo drugiej tkaniny, jeżeli nawet byśmy ten, ten sam wzór robili, zawsze coś innego tam y, wyjdzie. To niekoniecznie otworzy się to samego, to, to samo z tym, bo ja mówię o sobie, bo ja zawsze lubię coś nowego swojego dokładać. A jeśli chodzi o siostrę Dominikę Bujnowską, to ona przez tą tkaninę dwosnowową, obrazową w pewnym stopniu też i rozsławiła nasz Węgrów. Pani się od niej bezpośrednio chyba nie mogła uczyć. E, nie, siostra Dominika Bujnowska to wtedy już była staruszką. E, ja miałam wtedy... jak Trafiłam to miałam 18 lat, byłam nastolatką. No, uczyłam się od pani Haliny Fijołek, która też pracowała w Cepeli. No, I ona a była uczennicą siostry. też, tak, tak, tak. Uczennicą uh -huh. siostry bujnowskiej. No, I jakoś tak mnie to wciągnęło. Uh -huh. I może pani trochę opowiedzieć o tych lekcjach, jak to wyglądało? No, żeby właśnie nauczyć się najpierw siedziałam przykrośnie i byłam obserwatorką. Uh -huh. I ciągle to taka, taka dla mnie to była po części magia, prawda? Jak tą nitkę wybierać, jak to przekładać, ten wątek, no, żeby, żeby ta tkanina wychodziła tak jak wychodziła, prawda? No, pracując w Cepeli, no, tam były inne kryteria, gdzie tkanina była i pierwszy gatunek, drugi, trzeci, prawda? Ewentualnie brak. To mhm. nie tak jak teraz tkaczki tkają, prawda, i wszystkie są, ja mam porównanie. Ja nie mówię tylko o dwosnowówce, ogólnie mówię o tkactwie. Ale tutaj, jeśli chodzi o, o tkaninę dwosnowową, to już w Cepeli to y, nie przyrównywano do tego wagi, bo, bo ta tkanina wymagała bardzo dużo y, pracy tkaczki. I y, żeby tkaczka na przykład tkała y, jakiś później ten wzór, to musiała najpierw zaprojektować. Więc też ja małymi kroczkami nauczyłam się projektować. To nie to, że teraz, tak jak teraz, włączymy internet, możemy podpatrzeć inne tkaczki, prawda? Dużo mamy czasopis, książek. Tego nie było. Więc y, ja o tyle mam gruntowne, może być takie przygotowanie, gdzie musiałam puścić wodze fantazji, ewentualnie wyrażyć swój umysł i coś, coś stworzyć. Faktem oczywiście wzorowałam się po części na Pani Halinie Fijołek i siostrze Milice Bujnowskiej, gdzie tam widziałam na jakichś zdjęciach i to wszystko. Mhm. A tak musiałam coś, coś nowego jeszcze wymyśleć, ale nie miałam z tym problemu. No to przejdźmy tak po kolei historię y, Pani projektów, bo to bardzo często były cykle. Od czego Pani zaczynała? No zaczęłam najpierw od y, y, zabytków wygrowej okolic. To był taki projekt półroczny. Powstało, powstało wtedy też 12 tkanin. No, moje projekty tylko o, o, były, y, skupiały się tylko na, na bryle. To były takie, no, no sama, sama nazwa, zabytki węgrowej okolic. To były kościoły, były na przykład, też tkałam muzeum regionalne w Siedcach. Pałac y, Radziwiłłów y, w Suchej, no i jeszcze wiele innych. To były hmm. małe formy. Farmy na tego. przykład tutaj. Tak, są. tak, tak. Klasztor. Y, jeszcze, a to były tkaniny bodajże metr 10 na 80 w, w takich wymiarach. Mm -hmm. To było 12 tkanie. A później? A później to już to już sceny na... wiejskie były jakieś. A to wiejskie sceny, tak. To jeszcze tak, powiem. To były też cztery pory roku, mhm. gdzie na jednej tkaninie też umieściłam cztery pory roku, a później też pojedynczo te pory roku. Z tym, że ja chciałabym, że chciałam. No i cały czas to, zresztą można zobaczyć na moich tkaninach, że na mojej tkaninie bardzo dużo się dzieje. Nie lubię powtarzalności. Oczywiście jak coś muszę, to, to powtórzę, ale staram się coś nowego zawsze swojego wdrożyć i widza, odbiorcy zainteresować, żeby, żeby ta tkanina była żywa, a nie tylko ciągle powtarzającymi się jakimiś elementami. Za Panią wisi bazylika w Węgrowie. Czy można powiedzieć, że ta tkanina opowiada jakąś historię? Czy to jest jakaś opowieść? Tak, tak. To jest właśnie opowieść. Kiedyś właśnie przed placem było targowisko. Był z tego co mi wiadomo i też ratusz na, na środku rynku. No i chciałam to, wcześniej też wytkałam tkaninę, z, y, która jest bardzo piękna, zajazd kupców gdańskich, dom gdański, jeżeli rynku się znajduje. I też zrobiłam to targowisko, a tutaj poszłam troszeczkę krok dalej, bo w bordiurze, tak jak pani widzi, umieściłam lustro twardowskiego, mm -hmm. a na samej górze taki maleńki wizerunek e, twardowskiego na księżycu. No i takie, dosyć to jest fajne. I też proszę zauważyć, że elementy nie powtarzają się, prawda? Mm -hmm. Można powiedzieć, że dużo się też na, tym, na tej, na tej tkaninie dzieje. Różne rośliny, jakiś świecznik chyba. Roślin jest mnóstwo i na, na drzewach siedzą ptaki. Tak. E, chyba widzę latające nuty. Tak, tak, bo tam graje gra, tak. E, tak. No, kwiaciarka sprzedaje kwiaty. Tak, tak. E, tutaj chyba kobieta. Hmm. Garnki, tak, garnki tam jakieś, jakieś... panie y, jakaś gospodyni sobie ku, y, kupuje kogucika. A, tam tak. jakieś jeszcze są gąski. A tu chyba zabawki. Tak zabawki, lalka, tak, tak, mm -mm. tak. Wszystko, różnorodność jest. Tak, dużo, dużo. Rzeczywiście tu jest jarmark po prostu. Tak, to jest jarmark. Czy przy każdej tkaninie pani opowiada historię, czy czasami, czasami to jest po prostu pokazanie czegoś, jakiegoś elementu? To wszystko zależy od tematu. Mm -hmm. od tematu Na przykład, tkałam, czy drogę przez wieś, to jak, naj, jak najwięcej chciałam też uchwycić to, co kiedyś było. Na przykład takie małe elementy, gdzie jest pokazana osoba, która niesie kosze i ma koromyśle. To, to, już teraz, to już tego widoku nie mamy na wsi. Może gdzieś tam. I co to są koro myślę, no prawda? No właśnie, o to no. chciałam o to zapytać. Właśnie. To jest taka deska, która, która ma tutaj, nawet gdzieś tam mam u siebie. Takie nosidło. E, tak Tak, tak, nosidło, gdzie po prostu ciężar ciała spoczywał na barkach, mhm. gdzie było łatwiej. Gdzie było łatwiej przenosić ciężkie tam jakieś przedmioty, tam kosze. W tym o, wróćmy do, do tych cyklicznych y, y, pani prac, bo, bo kolejne cykle zaczęły się pojawiać, między innymi biblijne, które można było obejrzeć na wystawie w Zamku w Liwie. Tak, to był 2017 rok. Tkałam sceny biblijne Opisanie Świata. Tam też powstało 12, 12 tkań, sceny ze Starego Testamentu. 12. To tutaj jest tak. taka liczba, która powraca w, w przypadku Pani Praskowskiej, e, tak. powstało e, no kolejne właśnie, 12. No Proszę o nich opowiedzieć, e, e, bo piękne są. Tak, ostatnio właśnie, tak jak Pani mówiła, też tkałam piękno polskich ziół. I tak sobie jakoś też, a co mnie zainspirowało, też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo kiedyś w 2005 w którymś czwartym, szóstym, czy którymś roku przyjechała do mnie Pani, która też... Yy, Poznała mnie, od, y, wskazówki dostała od y, pana profesora Pokropka i przywiozłam mnie też takie ciekawe wzory. To były wzory pani Julii Grodeckiej, która kiedyś właśnie pracowała w spółdzielni ŁAD czy coś takiego, była jakąś projektantką. I te niby bardzo proste wzory, ale były też kolejnym dla mnie wyzwaniem, bo to właśnie były takie geometryczne duże wzory. Y, jakiś tam Adam i Ewa składający się z, ma z małych prostokącików, y, czy jakieś takie zwie zwierzęta takie fajne. No ale i później, notkałam kilka tych tkanin. I cały czas mnie w głowie coś chodziło, żeby może coś swojego przecież zaprojektować. Przecież co, ja nie jestem, prawda? Coś, jeżeli tkaczką jestem, coś inne wzory robię, to dlaczego by, z, by z, tego, y, z tego pomysłu nie skorzystać? To się działo tak dosyć długo, długo dojrzewało. Y, miałam w zamyśle inne rzeczy, ale skupiłam się na ziołach. I mówię, a co by z, pomyślał, co by tak było, gdybym zrobiła na przykład jedną tkaninę jedno zioło, a że pisałam o roczne stypendium, a rok ma 12 miesięcy. No to też w, kolejne <gry> dla mnie było wyzwanie, zaprojektować i wytkać 12 tkanin. No i y, z koloru ciemnego, bo wcześniej tkałam na ciemnej osnowie, ciemnej z Ekry. Więc wziąłem, mówię, rośliny nie pasuje, prawda, wytkać na ciemnych królach. Dobrze by było, gdyby zastosować tutaj kolor zielony i wziąłem mm. oliwkę do tego. Ciężko było trochę mi zdobyć tej przędzy, no ale jakoś udało mi się i powstał właśnie cykl 12 tkanin. Piękno polskich ziół. A jak pani te zioła dobierała? Czy... Nie, to po prostu tak. Też jakieś znaczenie, no każde zioło, prawda, jakieś tam ma jakieś przeznaczenie no, w kulturze ludowej. Ale no wydawałoby się, że pokrzywa to takie, taka banalna roślina. No, no nieciekawa. Tak, bo na, no nie no nieciekawa. Ale też chciałabym wydobyć poprzez to tkanie piękno. Tej rośliny. Nie każda roślina też do tego się nadaje. No i troszeczkę też utrudnieniem jest dla mnie, właśnie tak jak wcześniej opowiadałam, ta linia prosta. Mm -hmm. Prawda? No no, ale zrobiłam, wydaje mi się, że osiągnęłam swój cel. Jestem z tego dumna. Cieszę się mm -hmm. bardzo. No, kształty są, wydawałoby się, bardzo proste, bardzo przy tym szlachetne. Tak, tak. To jest ciekawe, bo to są dwie barwy zaledwie, ale ten sposób rysowania roślin bardzo mi się kojarzy z pracami Wyspiańskiego, który również malował rośliny między innymi w kościele franciszkanów w Krakowie, mm -hmm. I gdzieś gdzieś te takie właśnie ornamentowe myślenie o roślinach jest mam wrażenie państwu pokrewne, bo to są trochę też ornamenty. No tak. No, i ujęłam to właśnie w ramki, które, w tak jak się uh -huh. tkaninie nas nazywa, które przedstawiają tam pszczółki, które też nawiązują do, prawda, do, do tych roślin. A Bo tam to, się też dużo tak, dzieje, tak, to jest tak, ciekawe. Tak, z tym, że jeszcze, tak jak wcześniej powiedziałam, nas uczono, żeby jak najwięcej było przeplotów, ale w niektórych wzorach nie da się tego po prostu pokazać. Więc ja zastosowałam małe takie jakieś tam. Y, muszki, jakieś małe te y, czy ślimaczki, ewentualnie czy jakieś lata, fruwające jakieś tam owady, żeby tą jedną warstwę z drugą połączyć, a żeby nie rozproszyć uwagi to, co chciałam przesłać na tą tkaninę, znaczy tego zioła. Prawda? Mm -hmm. Bo zioło mu musi być jedno duże, a tu są, są takie małe elementy, które y, współgrają też no, z tym, że łączą te dwie warstwy to jest nowe. Wydawałoby się, pokazanie roślin czy przedmiotów jest prostsze niż pokazanie ludzi, ale z tym też sobie pani daje radę. Za mną, nie wiem czy państwo widzą wyraźnie, jest niezła zabawa. Jacyś ludzie tańczą, inni im przygrywają. Kiedy pani wykonywała tę pracę? Teraz, znaczy teraz. To jest jedna no, z najnowszych. Tak, z najnowszych prac? Trzy no, tygodnie temu, jakoś tak. Czyli jeszcze ciepła jeszcze ciepła. Z tym, że ten, ten wzór to już miałam dawny, wcześniej odrysowany. Ja no cztery, czy więcej lat temu i tak też leżał, leżał, aż po prostu się doleżał. No chciałam po prostu, no mówię, no ile czasu może leżeć, prawda? Widziałam się za niego, no ale to był, to było no swoją cierpliwość no, przy tym taką e, 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 Testowałam swoją cierpliwość, o można tak powiedzieć. Mhm. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, to są duże, duże gabaryty, duże elementy I, i pokazać ruch na tej tkaninie jest bardzo ciężko. W ogóle pokazać y, osobę w ruchu jest bardzo ciężko w tkaninie mhm. dwosnowowej, a tu są duże przecież postaci. Ile mhm. czasu zajmuje wykonanie takiej pracy? Nie wiem, no może ktoś może powie, że. No, nie wiem, co powiedzieć, bo jeśli powiem, że no bardzo w moim przypadku to trwało dosyć krótko, to, to nie można wszystkich tą samą miarką mierzyć, prawda? Mm -hmm. Bo to, że, że ta tkanina powstała w przeciągu dwóch tygodni, to jest to, że ja ileś lat nad tym pracuję, nad swoją techniką, nad, swo, nad swoim, no, swoim udoskonalaniem tkactwa. Tego, Laura że... y, Bziukiewicz na pytanie, ile czasu robi Pani frywolitkę? Pracowałam nad tym 20 lat. Tak, dlatego do tego właśnie zmierzam. To mm -hmm. nie trzeba, o bo Pani tak szybko robi. Nie, ja pracowałam na to tak jak, można powiedzieć tak, tyle lat na to. I ja, to, że ja szybko robię, to jest, że ja robię to z pasją. Ja to kocham i cały czas jak tkam, y, mnie, mnie to jest za, zawsze tak interesuje, jaki będzie efekt. Co mi, co mi z tego wyjdzie, prawda? Tak Gdy. samo i tu. Zdarza się tak, że się zapamiętuje w tej pracy i zupełnie znika cała reszta świata? No czasami tak, tak wychodzi, mhm. że muszę się skupić tylko na wzorze. Przy których takich pracach? Mhm. Przy których, Właśnie przy takich ostatnich, co, co robiłam, gdzie mhm. muszę sobie autentycznie rozrysować wzór na kratkówce. To, się, to tylko przy takich tych dużych gabarytach, a przy takich małych, na przykład przy tych ziołach, czy tych scenach, czy czy przy tej ostatniej tkaninie. No przy takich małych elementach to, to, to jest zabawa wręcz. Mhm. Gdzie jest, mówię, zaraz się widzi ten efekt. To tylko mogę sobie naszkicować o tak, że tu ma stać y, chatka, tutaj ma ulczek jakieś drzewo. Chociaż y, drzewa też y, czasami robię, odtwarzam, wcześniej opracowane, a czasami wręcz wymyślam, opracowuję swoje. Mhm. I, I to mnie właśnie bawi. to mnie właśnie to... Y, Da, daje taką, można powiedzieć taką dla mnie tkactwo, to jest, można powiedzieć terapia w pewien sposób, tak? Gdzie ja przychodzę, to ja się wyciszam i mogę oddać się swojej pasji. I to, jest to jest właśnie fajne, to jest właśnie to, mhm. że kocham to, co, co robię, kocham to, co, co, wykonuję. Czy udaje się pani te pasje przekazywać yy, kolejnym pokoleniom? No akurat teraz jestem na etapie nauki mojej sąsiadki kuzynki, ale no małymi kroczkami można powiedzieć, bo to jest osoba, która nigdy nie spotkała się z tkactwem. A mm -hmm. Jest taki program, mówię, szkoda by było z tego programu nie skorzystać, a że ta akurat moja uczennica jest nauczycielką, dobrze by było, gdyby to wpajała na przykład to, w ogóle to tkactwo ogólnie w tą młodzież. I też dla mnie to też takie byłoby bardzo fajne i dobre z tym, że ona pracuje tutaj u nas w szkole, także no część dzieci czasami przychodzi tutaj też i na warsztaty, mm -hmm. zapoznaje się z tkactwem i na, gdzie ja na przykład mówię, że nadkrośnie się tka, a nie szyje. Jak mm -hmm. się na tym szyje? Bo dzieci, no, no, dzieci są kompletnie zdezorientowane, bo to nie jest taki czas, że teraz w każdym, kroś, w każdym domu jest krosno. tak jak to było mhm. w latach 60. -tych. jeszcze na początku Jeszcze to się... tak to wyglądało. Tak, tak, tak. Ja pamiętam ze swojego domu tutaj, że w latach tak, 60. Ale to było inne tkactwo, to było proste tkactwo. Gdzie tylko... Tkaniny na własny użytek. Tak, na, na użytek, ale to wtedy, jak ja byłam, to już mama tkała szmaciaki, można powiedzieć. Mhm. No, z tym, że też jak się. Trzeba było porządnie zrobić, że, żeby jak się wypierze, żeby ta się. Ta, ta, ten chodniczek nie rozpadł w praniu, prawda? Znaczy to chodniki były. Tak, głównie. tak, chodniki. A ja wcześniej mama robiła z lnu, właśnie obiciowe, znaczy nie obiciowe, tylko na, na poszwy, na jakieś prześcieradła. Z lnu, właśnie, M mówiła. I ręczniki robiła kiedy pani doczekała się własnego krosna, czy też kiedy pani zdobyła własne krosno? Bo to, no zdobyłam krosno, bo jak To była ciężka praca. No właśnie, pracowałam jeszcze w Cepeli. Mm -hmm. Pracowałam w Cepeli, gdzie musiałam, pamiętam, jak gdzieś napisać podanie, no, żeby to krosno kupić. No kupiłam to krosno i też to krosno nie miałam cię wtedy postawić. To, był, to było, no tak to krosno leżało, leżało tak złożone i cały czas to mi chodziło po głowie, żeby to złożyć gdzie to złożyć i w ramach ginących zawodów tak jak wcześniej wspomniałam było pobudzone, to były lata 98 jakoś tak, y, które były w tym y, w, domu kultury, y, w Domu Kultury w Domu Kultury Węgrowie. Pani etnograf Maria Koc y, pobudziła do życia z powrotem tą dwusnowówkę i jeszcze warsztaty, znaczy wycinanki z opłatki, ale to jeśli chodzi, i wtedy właśnie też zachęciła mnie, nawet pomogła mi to razem z mężem to zapakować i później stworzy, stworzono mi takie namiastki takiej niby pracowni w podziemiach Domu Kultury Węgro Węgrowskiego. To jeszcze wtedy przed remontem, ale ja się, ja się z tego cieszyłam, bo już, już ciekawa byłam, I jak mnie to tkactwo będzie szło. No to to jest właśnie ciekawe, gdzie te, to było ponad gdzie, 20 lat temu, tak, gdzie była piwnica, w piwnicach mm -hmm. wie panie, jakie są warunki. Mm -hmm. Teraz to może ludzie mają inaczej, ale to wtedy, ale ja szłam. No, jak na skrzydła, bo chciałam, bo lubiłam to tkać. No. Czy można stać się właścicielem y, tego, co pani tworzy, pani, y, pani tkanin? Jest to w ogóle możliwe? No, oczywiście, że tak. Ja nie robię <laughs> tylko dla siebie, prawda? W samej pasji człowiek nie wyżyje. <śmiech> <śmiech> jak najbardziej. Zgłaszają się do mnie, no. To takie no bo pomoglio? można Pani pracę zobaczyć w muzeach na przykład, dlatego ja tak pytam, tak, tak, bo tak, tak, tak. to nie jest Ale takie też proste. Jest coś ciekawego powiem. W 2014 roku yy, też odnalazł mnie grafik komputerowy, że pan Jakub Jezierski i dał mi projekt, żeby stw żeby stwor żebyśmy stworzyli jakąś tkaninę. I ja na, na, na podstawie jego projektu yy, stworzyłam do, wytkałam tkaninę, która brała udział w dużym projekcie. Mm -hmm. No, i to muszę powiedzieć, że ta, ta tkanina krążyła z tym właśnie, w tym projekcie, gdzie, gdzie tylko jedna była tkanina, a tam róż, z różnych, różne były te eksponaty, różne były wytworzone rzeczy, gdzie obiegła i no dosyć daleko, bo i w Chinach, i w Ameryce, także ta, ta, ta tkanina, może powiedzieć, no. Zrobiłaś światową karierę. Tak, zrobiłaś, można tak powiedzieć, świadomu, światową y, karierę. No i jestem też taka zaszczycona wręcz, mm -hmm. no, że ta tkanina, y, no i że, że ja jestem autorką. Przyczyniłam się do tego. O. A gdyby ktoś chciał stać właścicielem na przykład jednej tkaniny z pani ziołami, jest to możliwe? No, jest to możliwe, mogę to powtórzyć, bo nie chciałabym na razie tego cyklu przerywać, bo dobrze by było gdzieś to też na zewnątrz ludziom mhm. pokazać. No i jak najbardziej, jak najbardziej można jakieś i, i mniejsze formy y, wytkać. To wszystko też jest można też u Pani taką tkaninę zamówić. Oczywiście, że tak. Mhm. A czy gdyby ktoś chciał się u Pani uczyć, jest taka możliwość? Tak, jak najbardziej. Prowadzi Pani warsztaty? No, tak, pokazuje też. No ale mówię to, że czy ktoś będzie tkał tak jak ja, to, ty, ty, to wszystko zależy. Ile czasów to włoży e, włożyć. No i, i, i czuje. Czy czuje to. Mm -hmm. To jest też bardzo ważne. Czy lubi to, co, to, to, co, to, co robi, bo to trzeba mieć to, to coś, to trzeba mieć pasję. Nie wystarczy na no, same chęci. Trzeba coś jeszcze też i swojego też do tego włożyć. Czyli talent jednak trzeba mieć. No po części mówią, że mam talent, no, ale nie wiem, no, to już zostawiam <śmiewanie> widzowi, prawda? <śmiewanie> czy obserwatorowi, że można porównać np. przykład tkanin siostry bujnowskiej, czy, czy tk innych tkaczek i wtedy jest no, porównanie. Tkactwo to jest Pani największa pasja i tak. jemu Pani poświęca najwięcej czasu. Ale jest Pani także wnuczką osoby, która robiła mm, ozdoby z opłatka. I Pani również y, takimi ozdobami się zajmuje. Co to takiego jest i jak to wygląda? To jest Taka właśnie praca? ta wycinanka z opłatka. Ja nawet nie przypuszczałam, że moja prababcia wykonywała kiedyś ozdoby z opłatka. Przy rozmowie z moją mamą dowiedziałam się, że moja babcia, ale nie mam żadnych zdjęć, żadnych dokumentów na to, tylko taka opowieść słowna. A przez przypadek też zostałam zaproszona w ramach ginących zawodów przez panią Koc wtedy na zajęcia do Domu Kultury. To był 98 rok bodajże, do Węgrowa. I tak można powiedzieć, przyglądałam się. To była wtedy zima, czy wiem, że było zimno a opłatek i było bardzo sucho opłatek wtedy jest bardzo kruchy i tak też się zastanawiam jak go uciąć prawda że kiedyś pani Czesława patrzyłam nożyczkami cięła go to, to nie, nie dawało się wręcz, trzeba było użyć nożyka takiego introligatorskiego linijki delikatnie go ciąć no ale po tych warsztatach tak yy, no, no oczywiście zrobiłam Kilka tych, tych ozdób, ale bardzo, bardzo ciężko mi to szło. Ale po, po iluś tam godzinach, godzinach na no, pracach wpadłam na pomysł dlaczego. Dlaczego on jest taki kruchy? Dlatego, że jest suchy. A jeżeli odpowiednio ma wilgotność, i jeszcze odpowiednia, jest no, no, taka można powiedzieć, nie, nie z każdej mąki będzie chleb, tak samo, i tutaj nie z każdego płatka będzie ozdoba. Jeżeli ja to już poznałam, tak wtedy już było mi o wiele lżej. Z tym, że do wycinania też y, używamy y, metalu zaostrzonego z bardzo, z bardzo twardego. To jeszcze jak mój brat żył, to mi bardzo dużo tego narobił, gdzie y, formy kuliste mogłam y, wyrobić. Takie z tego, jakby pierścienie tak, do wycinania tak. tak, tak. Kółek. I wtedy wycinam bardzo dużo tych światów. To takie światy to inaczej mogą być bombki. No to świat to jest takie pojęcie bardzo duże ogólne. I czy jakieś łańcuchy. No i w ogóle to... ozdoby z opłatka to są charakterystyczne e, tak. tylko dla tego regionu. Niekoniecznie. Nie, nie. nie? Robiono na południu. Mhm. Jedynie nie robiono na Pomorzu, bo to były ponoć Aha. te przecież obszary pruskie. I tam nie mhm. występował opłatek. Teraz to Polacy żyją. Ale charakterystyczne dla naszego regionu, to były właśnie ażurowe gwiazdki i robione mm -hmm. z rąbów, bo nigdzie wcześniej nie spotkałam. A takie te o, y, przestrzenne, te światy, to na południu jak najbardziej występowały, ale tutaj właśnie te ażurowe. Takie dosyć ciekawe. Też można, można puścić wodze fantazji i też można <grym> <grym> różne, różne cudeńka z tego tworzyć. Gdyby musiała pani wybierać. Y Wycinanka z opłatka czy tkactwo, to co by Pani tkactwo. wybrała? Dlaczego tkactwo? Bo jest takie, w tkactwie mogę pokazać dużo rzeczy i to, że jest to stara technika, trudna, ale ja w niej czuję się dobrze, jak ryba w wodzie. I to jest to, i mogę przez to, przez to tkactwo tę tkaninę ożywić na nowo. Nie ciągle te same powielać wzory, tylko co mi po prostu, co, co, co mi wyobraźnia przyniesie. Tak jak tutaj wcześniej powiedziałam. Te, 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 te pary tańczące. No. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Też dziękuję.